konfrontację. Witam Państwa w odcinku dzisiaj wyjątkowym, bo zaprosiłem do studia szefów największych miast Zagłębia Miedziowego. Prezydent Legnicy Tadeusz Szakowski. Dzień dobry. Prezydent Głogowa Rafał Rokaszewicz. Dzień dobry. Prezydent Lubina Robert Raczyński, burmistrz Polkowic Wiesław Wabik. Dzień dobry. Panowie, i nieprzypadkowo też Was zaprosiłem, bo od kilku miesięcy trwa ożywiona wśród polskich samorządowców debata na temat przyszłości polskiego samorządu i propozycji, jakie Prawo i Sprawiedliwość, o jakich Prawo i Sprawiedliwość mówi, bo jeszcze żadnych konkretów nie ma. Najważniejsza z nich to dwukadencyjność. Pytanie, czy będzie wprowadzona wstecz, czy nie, pozostaje wciąż otwarte. Trzech z panów w przypadku zmiany w ordynacji miałoby drogę do kandydowania zamkniętą. Jedyny przypadek to prezydent Głogowa Rafał Rokaszewicz, który jest dopiero pierwszą kadencję. Chciałem w związku z tym zacząć naszą rozmowę od tego, jak panowie oceniacie dorobek polskiej samorządności i czy zmiany są konieczne, czy w ogóle trzeba coś zmieniać, bo wygląda na to, że wszystko funkcjonuje sprawnie. Prezydent Legnicy Tadeusz Szykowski. No funkcjonuje sprawnie, ale jak każdą machinę, tak i tą można naoliwić i doskonalić. I z pewnością jest to jedna z tych reform, która po 90 roku została wprowadzona i wdrożona, która najbardziej chyba się udała nam wszystkim, bo w niej wszyscy mamy swój udział, zarówno przedstawiciele Sejmu, Senatu i władz centralnych, poprzez właśnie samorządowców i obywateli, którzy mają bezpośredni wpływ na kształt tego samorządu i tego, co się dzieje w każdym z samorządów. Tak, reforma samorządowa się udała, można ją doskonalić, wręcz nawet trzeba, ale nie zabijać ducha samorządności. Rafał Rokaszewicz. Oczywiście reforma samorządowa uważana za najlepszą z reform w Polsce demokratycznej. Największą jej wartością jest to, że społeczeństwo ma bardzo silny wpływ na to, co w samorządach się dzieje. Społeczeństwo wybiera radnych, a także od kilku kadencji bezpośrednio wójta, burmistrza, prezydenta. To jest wielka wartość, ponieważ mamy bardzo mądre i wyedukowane społeczeństwo i doskonale znają swoich włodarzy, znają kandydatów i wiedzą, na kogo głosują. To oni są najlepszym weryfikatorem. Oni decydują, kto ma rządzić gminą, miastem. Nie można sobie wymyśleć niczego lepszego. Wszystko sprawnie funkcjonuje zdaniem prezydentów Legnicy Głogowa. Panowie, przyłączacie się do takich opinii? Czy może znajdzie się jakaś łyżka dziegciu w tej beczce miodu? My z prezydentem Krzakowskim chyba mamy najdłuższy staż, jeśli chodzi o samorządność. Nie chodzi o prezydenturę samą, ale chodzi o uczestnictwo w budowaniu samorządności, bo zaczęliśmy w 90 roku od pierwszych wyborów samorządowych. W związku z czym mamy możliwość porównania wielkości zadań, które były w roku 90, swobody działania samorządu w roku 90 i myślę działania w roku 2017. Ona jest dużo mniejsza. To znaczy podejrzewam, że zgodzimy się razem, że w 90 roku samorząd miał dużo więcej do powiedzenia jako samodzielny byt administracyjny, polityczny niż dzisiaj, tak? Ja pamiętam 90 rok, kiedy praktycznie każda gmina miała inny statut, każda gmina miała inne organizacje swoich bibliotek, szkół, to wszystko jak gdyby szło w takiej dużej samorządności. I mogę powiedzieć, że w roku 2017 jest schyłek samodzielności. Nie mówię o samorządności, tak? Bo samorządy można być i sołtysem. Kiedy pan, kiedy pan zauważył, że te kompetencje samorządowe są ograniczane? Czy to jest ostatni rok i rządy PiS-u, czy to już zaczęło się dziać wcześniej? To się zaczęło dziać tak naprawdę już w 95 roku, bym powiedział tak. To znaczy sukcesywnie ograniczanie samorządności, zwiększanie nadzoru. Kontrola w zasadzie kompletnie zrozumiała dla nas, tak? To znaczy ograniczanie swobody działania samorządu. Po rok 90, 92, 93, czyli mówimy o wydarzeniach przez 20 paru laty, to były wydarzenia, które wskazywały na to, że samorząd idzie pełną parą po zadania państwa, które państwo sobie nie radzi. I gdzieś w 95-96 roku powiedział tak, państwo zauważyło, że jest w defensywie, to znaczy, że samorządności jest coraz więcej i ona wykonuje kompetentnie, czyli władza w Warszawie jest coraz mniejsza
i władza się tego Warszawska przestraszyła. Ale nie można mówić, że państwo zauważyło, bo państwo... Posłowie oczywiście, tak. Tu raczej zauważyły to partie polityczne, bo rok 90 to był rok takiego spontanicznego entuzjazmu i takiego dużego entuzjazmu budowania nowej rzeczywistości. Nie był ustabilizowany jeszcze tak obszar tej działalności politycznej, te partie jeszcze nie były tak mocno ustabilizowane, bo wiemy, że nurt prawicowy jeszcze się nie ukształtował w pełni, on był spontaniczny, a później zaczęły się wydzielać partie i one właśnie od 95 roku, gdy już stały się trwałym elementem życia politycznego państwa, zaczęły, to co pan prezydent mówi, zaczęły ingerować w samorząd, zauważyły, że coś się dzieje poza nimi, że samorządy decydują o istocie funkcjonowania właśnie tych małych naszych ojczyzn i rzeczywiście zaczął się ten proces takiego stopniowego ograniczenia swobody działalności samorządów. Polkowice. Co samorządność dała pana miastu? Bo ono się zmieniło. Zacznę od tego, panie redaktorze, że gratuluję, że pan nas czterech zebrał w tym jednym miejscu. Łatwo nie było, przyznam szczerze, trochę to trwało, ale gratuluję. Udało się. Jeszcze nikomu się to nie udało, pan jest pierwszy. I proszę kupić okrągły stół, będzie nam wygodnie, bo my z prezydentem wcale nie jesteśmy w opozycji do naszych kolegów, przyjaciół. I na pewno każdy samorządowiec ma, tak jak tutaj siedzimy, ma swoje doświadczenie. Koledzy wcześniej zaczęli, ja jestem troszkę młodszy od panów prezydentów, nie wiem jak z Rafaelem, tutaj z PESEL-ami wyglądamy. Nie zaglądałem mu w oświadczenie majątkowe, więc dlatego nie wiem. Ale ja mam swoje doświadczenie jako samorządowiec, bo zacząłem pracę w samorządzie w 1994 roku, będąc jeszcze studentem. Studiowałem na Akademii Ówczesnej Ekonomicznej we Wrocławiu i zacząłem pracować po czwartym roku jako samorządowiec. W ogóle kształciłem się na przedsiębiorcę, na biznesmena, ale zacząłem pracować jako samorządowiec. I ja właściwie zacząłem od młodszego referenta. Ja nie od razu zostałem burmistrzem Polkowic, tylko byłem młodszym referentem. Później byłem jakimś kierownikiem, później byłem jakimś dyrektorem, pełnomocnikiem. Różne miałem funkcje w urzędzie i dla mnie szczęśliwe było to, że ja nigdy nie byłem urzędnikiem w tym urzędzie. Ja generalnie przyznam się szczerze, bez bicia, ja w ogóle nie znam prawa samorządowego, tego takiego administracyjnego, bo tego to znają moi prawnicy i urzędnicy. Ja zawsze czułem się menadżerem w urzędzie i zawsze pracowałem w takich strukturach, które związane były z rozwojem gminy Polkowice. No Polkowice się bardzo zmieniły w czasie samorządu i myślę dlatego właśnie, że powstał samorząd, tak się zmieniło. Bo gdyby samorząd nie powstał, gdyby decydowała o tym, tak jak pan prezydent powiedział, jakaś Warszawa, czy nawet jakieś władze wojewódzkie, partyjne, no to by nie pozwoliły, żeby się Polkowice tak rozwinęły, bo by te pieniążki na pewno inaczej były dystrybuowane. Tak rozwinęliśmy Polkowice. Myślę, że wszyscy tutaj w czworo potwierdzimy, że każde z naszych miast się świetnie zmieniło. No oczywiście żyjemy w bogatym regionie, nie ulega to wątpliwości. Ale oczywiście te pieniądze można byłoby zabrać, dać na Warszawę i wybudować kolejny Pałac Kultury, w cudzysłowie. Natomiast stało się tak, że wybudowaliśmy tutaj piękne miejsca pracy, pięknie się miasta rozwinęły i dalej się świetnie rozwijają. Korzystamy z pieniążków unijnych. Dla mnie to, co, jaka jest próba zmiany, no to jest, to nie tyle jest walka o kompetencje, tylko walka o stołki. Po prostu to jest pewien personalny problem, że cholera jasna, przepraszam bardzo, nie możemy w tym samorządzie powojować tam z Warszawy, więc ograniczmy im kompetencje, pokażmy, że są nieudolni, zabierzmy im trochę pieniążków, a generalnie uknujmy to tak, żeby w odpowiednim momencie ich zaskoczyć i przejąć władzę. Ja to tak po prostu odbieram. Nie ma w tym żadnego innego wytłumaczenia, jak to, że tu jest doskonały sposób na kontakt z mieszkańcami, na to, żeby im pomagać na co dzień i komuś to przeszkadza, że nie może to robić inaczej. Czujecie panowie, na pewno jak sami już wspominaliście, to stopniowe ograniczanie roli samorządów. Coraz częściej od paru miesięcy mówi się o centralizacji, lata 90. To proces był odwrotny. Tak. No właśnie, chciałem nawiązać do tego. Ja mam OSP, tak. Fajnych chłopaków w mundurach, dzieciaki, bo teraz i dzieci się chętnie angażują i nagle okazuje się, że OSP nie będzie to finansowane przez burmistrza, przez wójta, bo to najczęściej w tych małych gminach te fajne drużyny pożarnicze, wychowywanie młodzieży, da niewielkie pieniążki, chce się to zabrać i chce się scentralizować. No, kolejny pomysł, nie wiem, ja sobie go tłumaczę inaczej. Nie jako, że ktoś sobie nie radzi z OSP, tylko po prostu to jest fajne zaplecze,
które... zawłaszczanie kolejnych... Kolejne zabieranie życia. Po kolei pewnych rzeczy. Znaczy, to jest całe mnóstwo tych Tak, ale to wydaje mi się, że trzeba mieć świadomość tego, że po co następuje zawłaszczanie, tak, tej kompetencyjności, to znaczy zabieranie nam poszczególnych kompetencji z roku na rok i mniejszą samodzielność. Odnoszę wrażenie, że politycy partyjni mają taką niezrozumiałą dla przeciętnego obywatela, takich jak i dla mnie zresztą, bo jestem przeciętnym obywatelem, zasadę działania. Odebranie kompetencji to jest utrudnienie działania przecież, tak? Czyli utrudnienie rozwoju. Bo częstokroć politycy właśnie, szczególnie partyjni, widzą to tak, że działanie, że rozwój danej gminy wiąże się z sukcesem określonej osoby, która sprawuje urząd na przykład burmistrza, wójta czy prezydenta. W związku z czym należy ograniczyć rozwój po to, żeby on nie miał lepszych notowań. No kompletna bzdura, jeśli chodzi o uczciwość działania służb publicznych i osób publicznych, które mają działać w interesie dobra publicznego, ale niestety takie działania są podejmowane i są realizowane niestety. Ja podam klasyczny przykład ostatnich miesięcy i nie wnikam w to, czy były potrzebne gimnazja, czy nie były potrzebne, bo to jest osobny rozdział, ale wnikam w to, że nam zabrano tak naprawdę organizację szkoły. My dzisiaj w zasadzie do szkoły nic nie mamy. To kurator jednoosobowo, jeden urzędnik praktycznie ma wszystkie kompetencje dotyczące 200 ponad gmin w naszym województwie, jeśli chodzi o kształt ustroju samego szkolnego. My w zasadzie jesteśmy tylko wspomagający finansowanie. Nasza rola w zasadzie się już praktycznie zostaje ograniczona do tego, że możemy wyremontować bądź nie dany budynek. I natomiast obywatele i często nauczyciele nawet o tym nie wiedzą, że jednym zapisem ustawowym, jednego tam paragrafu, odebrano nam kompetencje w organizacji konkursów dyrektora. Nie macie już wpływu na to, na przykład, kto zostanie dyrektorem przedszkola, szkoły? Nie, znaczy nasz... Ograniczony. Nasze wybór jest 20%. To jest 20% wybór. Nie? Ale przykład reformy oświaty był doskonałym przykładem, ponieważ co z tego, że my podeszliśmy do tej reformy najlepiej jak potrafiliśmy, znamy realia na miejscu, wiemy jak to powinno wyglądać, jak kształtuje się demografia, jak wyposażone są dane szkoły. Co z tego, że zrobiliśmy sieć szkół, jak i tak to wszystko w wielu przypadkach kurator nam wywrócił i zrobił po swojemu, a to my na miejscu powinniśmy za to odpowiadać. Pracownicy, nauczyciele nie pojadą do Wrocławia, nie pojadą do Warszawy. Kurator podległy wojewodzie, który z kolei bezpośrednio oczywiście, rządowi. Tylko przyjdą pod ratusz i będą protestować, że są zwolnienia, że nie tak to wszystko wyszło. To albo jest ta samorządność, albo ją się systematycznie zabiera. Panowie, poza tym wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, stacje kontroli pojazdów, ośrodki doradztwa rolniczego i jest tych przestrzeni znacznie więcej. Za chwilę Urzędu Pracy. No właśnie. Regionalna Izba Obrachunkowa. Struktury powiatowe. Znaczy ja to już nie wiem, do czego to zmierza. Powiem szczerze, że ja nie rozumiem tego pomysłu. Właśnie. Jaki jest tajny plan Prawa i Sprawiedliwości? Myślę, że nikt go nie zna, bo to ktoś, kto go zna, to znaczy też go zna w zasadzie znaczy, z rana. Ktoś go zna, panie prezydencie. Tak? Nie, ja uważam, też nie zna. Kogo pan ma na myśli? Nie, no facet się retorycznie zapytał. Tak ma wyglądać Polska, no nie? I to jest cały plan tak naprawdę. Ja tak? powiem jeszcze coś innego. Jest bardzo fajnie rozmawiać, prowadzić różnego rodzaju polemiki, dyskutować nad zmieniającymi się przepisami. Ja się obawiam najgorszego. Teraz są pewne tematy rzucone, mówi się o tym, mieli się tak zwany temat, natomiast ostatecznie w krańcowym momencie, kiedy już nie będzie pola na rozmowy, kiedy będą terminy wyborów, wprowadzi się nocą odpowiednie przepisy w Sejmie i zaskoczą wszystkich nas. Zaskoczą wszystkich nas. I tych, co już mają dwie kadencje, i tych, co jeszcze mają przed sobą drugą kadencję. Tego się najbardziej obawiam, że w momencie, kiedy już nie będzie czasu na rozmowę, kiedy nie będzie czasu na protesty, na ulepszanie czegoś, staniemy przed ścianą, przed faktem dokonanym i wtedy dopiero zobaczymy, jak ma wyglądać Polska samorządowa według obecnie rządzących. Panowie, ja bym chciał, żebyście też troszkę się pochwalili tym, co uważacie za najcenniejsze zdobycze tej samorządności w waszych miastach, bo to czas na dobre wiadomości, o, może tak powiem, Tadeusz Szakowski. Ja myślę, że to najlepiej dokonują mieszkańcy naszych miast każdego dnia i oni są najlepszym recenzentem tego, co się dokonało w naszych miastach. Oczywiście zawsze można powiedzieć, że można było więcej, lepiej, szybciej i oczywiście też każdy z nas chciałby, żeby to było szybciej, lepiej, więcej zrobione, ale my mamy też duże poczucie odpowiedzialności za to, co robimy, więc musimy się, akurat ja tutaj w przypadku do kolegów
znajduję się w trochę innej sytuacji, bo my jesteśmy miastem na prawach powiatu, a więc mamy dodatkowe zadania wykraczające poza zadania przypisane gminie, a więc musimy tutaj tymi chociażby środkami gminnymi zasilać budżet powiatu, bo on jest niewystarczający na realizację zadań związanych właśnie z powiatem. Ale na przestrzeni tych lat udało nam się powiększyć budżet wielokrotnie, o kilkadziesiąt, czy prawie 100% więcej, bo był 230 milionów, dzisiaj jest ponad 500 milionów. Ale oczywiście wzrosły też koszty funkcjonowania związane chociażby z oświatą, o czym rozmawialiśmy. Szereg inwestycji w infrastrukturę drogową, kulturę, oświatę, sport, można by było mnożyć. Na pewno jesteśmy na ścieżce wzrostu gospodarczego, jesteśmy na pewno na ścieżce takiego rozwoju społeczno-kulturalnego, infrastrukturalnego i mamy wyznaczone jasno cele, znamy te cele, znamy potrzeby mieszkańców, zresztą cały czas prowadzimy dialog społeczny i to też jest między innymi jedno z, myślę, z osiągnięć. Jesteśmy bardzo blisko obywatela i mamy ten stały kontakt z obywatelem i ten dialog społeczny cały czas towarzyszy nam i jesteśmy codziennie weryfikowani. My na ulicach naszych miast, gdy stykamy się z mieszkańcami, to mieszkańcy oceniają naszą pracę i też i komunikując się z nami, mówią co jest złe, co jest dobre. Czasami się spieramy, ale to wszystko służy rozwojowi naszych samorządów. Ja jeszcze chciałbym tutaj do tego wcześniejszego wątku nawiązać. No jakoś tak w naszym kraju tak się układa, że się dzieli państwo na państwo to centralne i to samo. Przecież to jest jedno. My jesteśmy częścią państwa, więc tak nam zależy na rozwoju państwa, jak i zależeć powinno władzom centralnym na rozwoju samorządu, bo jak się samorząd będzie rozwijał, to będzie państwo się rozwijało. Oczywiście ja rozumiem tutaj brak jakby możliwości wpływania, bezpośredniego wpływania na decyzje w samorządach, ale po to właśnie jesteśmy państwem demokratycznym, po to wprowadzono system wyboru samorządowego opartego też chociażby na wyborach bezpośrednich prezydentów. Ja uważam, że to jest bardzo dobre osiągnięcie tego okresu też i samorządności w Polsce. Wprowadzenie wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów i prezydentów dało naprawdę duży taki komfort funkcjonowania, ale to nie chodzi o nasz komfort, tylko komfort funkcjonowania samorządu. Bo bywało kiedyś tak, że partia decydowała o tym, czy prezydent idący na sesję, wchodząc prezydentem, wychodził z sesji prezydentem, tak, czy już był po prostu odwołany. I dzisiaj my możemy w sposób konsekwentny, odpowiedzialny, ale też jakby tłumacząc albo przedstawiając te nasze propozycje mieszkańcom, z tego się jakby wywiązać, a jednocześnie wytłumaczyć, wyjaśnić nasze podejmowane decyzje. Także to też jest osiągnięcie tego okresu, ale to nasze wspólne. W związku z tym też i trzeba patrzeć na nasze miasta, jak tutaj jesteśmy w Zagłębiu Miedziowym jeszcze w sposób indywidualny. Nie da się porównać naszych miast, bo te miasta są różne, jeśli chodzi o strukturę społeczną, miejsce funkcjonowania, strukturę budżetu, strukturę zadań do wykonania, ale jest jedna wspólna cecha. Właśnie jesteśmy wybierani i działamy z poręczenia mieszkańców. Znaczy, ja chciałbym uniknąć takiej sytuacji, że pewnie wszyscy się zgodzimy, że my bronimy siebie, to znaczy siebie jako burmistrzów, prezydentów. Ja o tym będę chciał z wami, panowie, porozmawiać po przerwie. Natomiast teraz króciutko, co uważacie za taki filar dorobku? Ale ja myślę, że trudno mówić o filarze dorobku, tak? Bo dlatego, że my nasz dorobek wystarczy wyjść na ulicę, tak? I już go widać. W związku z czym trudno, żebyśmy go przedstawiali. To jest to satysfakcja obywatelska. Ona chyba decyduje tak naprawdę o dorobku, czy on jest dobry, czy jest zły. Uważamy, że ta satysfakcja na poziomie gminy wydaje nam się, że jest umiarkowanie pozytywna. To znaczy nie jest aż tak entuzjastycznie, a to już jest niebezpieczne, ale gdyby była zbyt entuzjastyczna, ale natomiast jest umiarkowanie pozytywna. To znaczy ludzie postrzegają zmiany, które się dzieją w miastach naszych, w Czczajach, wydaje mi się, że pozytywnie, w związku z czym, a dowodem jest na to, że nas wybierają, tak? To widać też po wynikach waszych wyborczych. Że na tej przestrzeni czasu od 90 roku zmieniła się świadomość obywateli, ich większe zaangażowanie, ta partycypacja społeczna i wchodzenie w różnego rodzaju procesy decyzyjne, gdzie dzisiaj mieszkańcy są rzeczywiście partnerem w podejmowaniu decyzji. To też jest przykład, jak ten samorząd się zmienił, jak się zmieniliśmy my wszyscy. I myślę, że to też jest dowód tego, że te samorządy się zmieniły na plus, aczkolwiek, jak powiedziałem, są obszary, które jeszcze trzeba doskonalić. Panowie, bardzo dziękuję. Wrócimy po krótkiej przerwie. Do zobaczenia.